Panie trenerze, na początek zapytam, bo taki chyba miły powrót do Sosnowca, szczególnie, że sporo się zmieniło w otoczeniu tutaj Stadionu Ludowego. To znaczy w otoczeniu jak w otoczeniu, ale na pewno wewnątrz też się pozmieniało. Z ludzi, których pamiętam z tamtych czasów, to powiem tylko, że jest na stadionie, urzęduje Leszek Baczyński, z którym ja współpracowałem. Właśnie takie miłe wspomnienia, to jeszcze Ekstraklasa w Sosnowcu była, chociaż trzeba przyznać, że to była niezbyt miła przygoda wtedy w Sosnowcu, ale jest to już przeszłość i teraz teraźniejszość. Długo trzeba było namawiać trenera, żeby podjąć się misji w Zagłębiu, w pierwszej lidze? Czasy trudne dla klubu i opuśćmy ten temat, bo to nie ma co wracać. Klub wyszedł z tego bardzo fajnie, obronną ręką, znowuż jest wysoko w hierarchii klubów na drugim poziomie rozgrywek i z tego co zaobserwowałem, ludzie są pozytywnie zdeterminowani do tego, ażeby dobre czasy i dobre opinie o klubie funkcjonowały w dalszym ciągu. Miał ten okazję oglądać Zagłębie w końcówce sezonu? Tak, oglądałem. Oglądałem zespół w dwóch meczach samej końcówce i powiem właśnie, mówię to dlatego, że wcześniej otrzymałem sygnał, czy podjąłbym się pracy w Zagłębiu. Wiadomo, jak moja praca zakończyła się we flocie Świnoujście. Zespół, gdyby nie te 6 czy 7 walkoverów, spoko, nawet gdyby przegrał ten mecz, to by się utrzymał bez baraży. I szkoda tam tego klubu, bo 50 lat tradycji, zaangażowania ludzi. No ale stało się, jak się stało. Przychodząc tutaj, wszedłem jak gdyby do innej wody. Organizacyjnie widzę, wszystko jest bardzo fajnie poukładane i tak jak powiedziałem, pozytywna aura, jeżeli chodzi o grę, na razie na tym poziomie rozgrywek. Już pierwsze decyzje personalne mniej więcej zapadły, ale jeszcze nie ma decyzji w sprawie wzmocnień. Na pewno trener już ma w głowie, które pozycje są potrzebne, żeby je wzmocnić, pozyskać nowych zawodników. Czy możemy poznać właśnie, gdzie będą szukane wzmocnienia, gdzie będzie ta świeża krew tak zwana, która zawsze jest potrzebna w nowej lidze przy awansie. I też pytanie o tą pierwszą ligę, bo właśnie wspomniał trener o flocie, czyli trener ma duże doświadczenie i zna tą materię i to chyba też będzie bardzo ważne przed tym pierwszym beniaminkowym sezonem. Znaczy robiąc, nie mówię, statystyki nikogo nie lubią, po prostu one są. I gratulując Zagłębiu awansu do pierwszej ligi, najprostsza analiza jest taka, że bardzo dobrze to wyglądało, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek. Natomiast zespół, który awansuje, no nie może tyle bramek tracić. W związku z tym na pewno decyzje będą i są już podjęte odnośnie wzmocnienia linii defensywnej i skupiamy się teraz na tym, ażeby zachować to, co było dobre. W związku z tym poszukujemy jeszcze, rozglądamy się za zawodnikiem na pozycję 9, czyli środkowego napastnika. Na pewno będą wzmocnienia w defensywie, przynajmniej dwa. Nie, na razie nie będę tutaj operował nazwiskami, bo ci zawodnicy, którym zaproponowaliśmy przyjście, absolutnie zaakceptowali nasze warunki. Natomiast musimy przeprowadzić jeszcze rutynowe badania lekarskie, żebyśmy wiedzieli, że nie są to zawodnicy z kontuzjami czy z jakimiś tam ułomnościami, których nie znamy, bo decydując się na ich pozyskanie, robimy to w określonym celu. I szkoda by było, żeby ich umiejętności
były obniżone przez kontuzję. Mam pytanie jeszcze na koniec, bo wiadomo, że ciężko wejść w zespół w przerwie letniej, bo jednak jest dużo krótsza, mniej czasu na przygotowanie, mniej czasu na poznanie, więc tu chyba też dużą pomocą i takim aspektem ważnym będzie, że sztab szkoleniowy nie ulega dużej zmianie, że jednak będą osoby, które znają tych piłkarzy i trener będzie mógł też na nich oprzeć się przy tych pierwszych sparingach, przy tym wprowadzeniu, że tak powiem, do sezonu. Tak, na pewno. No, ja znam bardzo dobrze Roberta Stanka. No, pracowaliśmy, czy ja z nim pracowałem w kilku klubach ekstraklasy i na pewno Robert jest doskonałym obserwatorem i wie, co się dzieje, jaka jest sytuacja w zespole i zostaje z nami jako trener bramkarzy, jednocześnie przejmuje inne funkcje w klubie. I teraz, jeżeli chodzi o zawodników, również jestem już po wstępnej rozmowie z psychologiem. Interesuje mnie, żeby ten czas, jak pan powiedział, jest bardzo krótki, a zawodników no, trzeba poznać jak najszybciej i jak wygląda sytuacja zespołu. Bo z tego, co obserwowałem w internecie, zachowanie zawodników, ich radość po zdobytych bramkach, spontaniczność, no to świadczy o tym, że atmosfera w drużynie jest na pewno co najmniej dobra, ale socjometria pozwoli jeszcze, mnie pozwoli bliżej poznać tych zawodników. Jednocześnie ten krótki okres staram się wykorzystać w ten sposób, że od razu na drugi dzień po rozpoczęciu okresu przygotowawczego robimy badania na Akademii Wychowania Fizycznego i startujemy, bo już 18 już jest pierwszy termin Pucharu Polski. Na początku lipca gramy już pierwsze gry kontrolne, między innymi z Wisłą. Także czasu na zgrywanie formacji i dojście do optymalnej dyspozycji naprawdę nie ma za dużo. Jeszcze w sumie zapytam, bo też na pewno to i trenera martwi, i sztab szkoleniowy, i na pewno kibiców sytuacja Kuby Araka, który dostał szansę, wrócił do Legii Warszawa, choć gdzieś w kuluarach się mówi, że jest jeszcze jakiś procent szans, że jeśli się nie załapie, wróci do Sosnowca, czy taką osobę, która gdzieś ważna była w szatni, ważna pod względem właśnie kibiców, ciężko jest zastąpić, szczególnie biorąc pod uwagę właśnie to krótkie okienko transferowe. No na pewno jest ciężko go zastąpić, tym bardziej nie tylko jako osobę w szatni, ale najtrudniej go będzie chyba zastąpić jako osobę na boisku. Strzelił 17-18 bramek i widać, że te bramki tego chłopaka cieszą, czyli jak coś lubię, to chcę to robić cały czas i na pewno można powiedzieć, że gdyby u nas został, to robiłby to dalej. Dzisiaj jedziemy z prezesem do Warszawy na finałowy mecz juniorów. Będziemy rozmawiać z Legią na ten temat. Wiemy, że on jedzie z pierwszym zespołem na zgrupowanie, ale jesteśmy dobrej myśli, bo jeżeli ten chłopak miałby grać w trzeciej lidze, to lepiej, żeby jeszcze rok, ja nie mówię tylko pod moim kątem i kątem zespołu, ale jego rozwoju, żeby jeszcze rok zagrał na tym drugim szczeblu rozgrywek i udowodnił, że już jest gotowy do tego, ażeby podjąć rękawice na poziomie no tej najwyższej piłki, bo rozmawiamy o Legii, a wiemy, że są to puchary nie tylko polskie, ale puchary europejskie. W związku z tym, żeby na tym poziomie zaistnieć, to wydaje mi się, że jeszcze mu rok dobrze by zrobił grając, bo będąc w Legii takich gwarancji nie ma, natomiast my też mu tej gwarancji nie dajemy, ale jego umiejętności na pewno stawiają go na pierwszym miejscu tak, tego, że wyjdzie w podstawowym składzie w każdym meczu.